przyjechałam z daleka, z bardzo daleka, z Pomorza, po inspirację. I nagle okazuje się, że właśnie inspiracja płynąca z tych ponad 100 lat temu spisanych idei jest dla nas wciąż żywa i możemy właśnie tam szukać rozwiązania pewnych spraw, które dotyczą naszego lokalnego działania, naszych społeczności po prostu, żeby zbudować coś na nowo. Na pewno warto jest zmierzyć się z poglądami innych osób przede wszystkim. Chodzi też o wymianę myśli, o skonfrontowanie tego, co się właśnie samemu uważa za słuszne, z tym, co myślą inni, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy w zasadzie szukamy odpowiedzi na różne pytania i sami nie jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć, bo chodzi o stworzenie na nowo wspólnoty, jakiejś szerszej wspólnoty, nie tylko tej lokalnej, w ramach której działamy.